Wielkie brawa, wielkie brawa! I uwaga, ważny komunikat, szanowni państwo, pytaliście, czy bieg opisty jest z wokistami, ze strażnikami granicznymi i zwycięzcami tej kategorii. Jest właśnie funkcjonariuszem Straży Granicznej. Funkcjonariusz tak naprawdę Straży Granicznej, na co dzień strzeże między innymi naszych granic. Także tym bardziej wielkie, wielkie brawa za sportową rywalizację. Gratulacje wielkie. Tak jest. I takich uroczych pań nawet słońce wyszło, zaświeciło, proszę bardzo. Uśmiechnięte panie, słońce się pokazało. Brawo, dziewczyny, jeszcze moment. Już prawie. Staszek. Szanowni państwo, kategoria K4, pani Zenobia Kubielewicz, Kamiennogórska Grupa Biegowa. Wielkie brawa! Pani Zenobia wygrała rywalizację z czasem 2 godziny 38 minut 27 sekund. Wielkie brawa! Szanowni państwo, kolejna kategoria, kategoria kobiet A5. Zwyciężyła tę kategorię ze Szczecina pani Miśka Przyłuska. Wielkie brawa! Kawał drogi, ale było warto. Zapraszamy na podium. Chwila dla reporterów Pytmusi i nagrodę w ręce pan Andrzej Świerat, pomysłodawca, organizator wspaniałego po raz kolejny biegu opisty. Zapraszamy na pierwsze podium, śmiało, kobieta skromna, ale naprawdę uczciwie wygrana. Kategoria M1, uwaga, uwaga panowie, kategoria M1, miejsce trzecie. Miejsce trzecie z Janowic Wielkich, Seweryn Świerk. Wielkie brawa i zapraszamy pana Seweryna na podium. Miejsce drugie z Białkowa, pan Konrad Gulczyński. I zwycięzcą tej kategorii został z Boguszowa pan Alan Dobrowolski. Zapraszamy całą trójkę panów. Zwycięzcą Alan Dobrowolski. Mężczyźni, kategoria M2. Szanowni panowie, uwaga, uwaga. Miejsce trzecie z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Pan Grzegorz Biernacki. Wielkie brawa i zapraszamy pana Grzegorza na podium. Miejsce drugie z Wielcza Laskowic. Pan Filip Lewicki. Panie Filipie, zapraszamy na drugi stopień. I zwycięzcą Krajkowa został pan Jacek Latała. Wielkie brawa. I uwaga, uwaga, szanowni państwo, kategoria mężczyzn, kategoria M3. I już muszę zdradzić, będzie niespodzianka. Bo będzie niespodzianka, bo dla odmiany po raz kolejny Kamiennogórska Grupa Biegowa zdominuje podium. 3 panów z Kamiennogórskiej Grupy Biegowej. I uwaga, miejsce trzecie, pan Arkadiusz Dybiec. Miejsce drugie, pan
Robert Osojca i miejsce pierwsze pan Andrzej Cukier. Wielkie brawa dla całej trójki. Tam jest Nogórska Grupa Biegowa. Na całe szczęście nie prowadzimy klasyfikacji generalnej, drużynowej, bo brakłoby nam nagród dla szanownych panów. Miejsce trzecie w kategorii M4. Pan Grzegorz Pogorzelski z Wałbrzycha. Wielkie brawa! Panie Grzegorzu, zapraszamy na podium, na trzeci stopień podium. Miejsce drugie ze Świnoujścia. Pan Aleksander Borkowski. Wielkie brawa, panie Olku. Aleksander Borkowski, miejsce drugie. I miejsce pierwsze z Wałbrzycha, pan Dariusz Palisz. Brawo, zwycięzca z Wałbrzycha, Dariusz Palisz. Kategoria M5. Szanowni Państwo, pan Zbigniew Malinowski, zwycięzcą z Kołobrzegu. Wielkie brawa. Tak, z Kołobrzegu, pan przyjechał na nasze zawody. Gratulujemy jeszcze raz. I uwaga, uwaga, szanowni Państwo, bardzo proszę uwagę teraz i gorące owacje. Mam nadzieję, że nie będę musiał Was zachęcać, bo naprawdę wyjątkowego zawodnika i wyjątkowego człowieka za chwilę poproszę. Najstarszy zawodnik naszych zawodów, kategoria M6, zwycięzcą w kategorii został pan Józef Żuk. Wielkie brawa! Od zawsze, od początku naszych zawodów. Wielkie brawa, panie Józefie.